tym poradniku nauczymy Cię, jak zbudować podwójny pojemnik na kompost z palet z recyklingu. Ma on dwa przedsionki pozwalające na stałe zaopatrzenie w kompost. Podczas gdy materia organiczna rozkłada się w pierwszym, możesz akumulować kompost w drugim. Możesz otrzymywać dojrzały kompost cały rok dzięki rozciągnięciu stadiów dekompozycji. My użyliśmy 5 palet o takich samych wymiarach, 4 desek o szerokości 15 cm, 2 cm grubości i 3 m długości, śrub, kątowników oraz wsporników. Będziemy również potrzebować metrówki, wiertarko-wkrętarki i piły. Aby rozpocząć, wybierz miejsce osłonięte przed pełnym słońcem i wiatrem. Pozostaw 2 palety pod kątem prostym. Przymocuj kątowniki łączące elementy na górze i na dole. Przymocuj śruby w części sześciennej pomiędzy dwoma listwami palety. Umieść 3. paletę pod kątem prostym i przymocuj ją za pomocą kątowników w ten sam sposób. Przymocuj 4. paletę na przedłużeniu. Dodaj ostatnią paletę. Przymocuj wsporniki z tyłu pojemników, aby wzmocnić konstrukcję. Teraz dodamy drewnianą obudowę, aby wzmocnić i upiększyć pojemniki. Zmierz ich długość, szerokość i wysokość. Przetnij je do preferowanych rozmiarów. Przypomocuj je następnie przy pomocy wiertarki wokół pojemnika. Pojemnik jest gotowy do przyjęcia kompostu. Zacznij akumulację od 10 cm warstwy grubych gałęzi. Następnie dodaj warstwy materiału dojrzałego, takiego jak słoma czy martwe liście, oraz warstwy materiału azotowego, takiego jak odpady z kuchni, trawa lub liście żywokostu i pokrzywy. Podlewaj każdą z warstw, aby wzmocnić proces dekompozycji. Kiedy zapełnisz pierwszy pojemnik, możesz zacząć zapełniać drugi.